Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Toruj152 i moi drodzy, witam Was w 21 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale udajemy się szukać druida Runaka i myślę, że tędy będzie nam w sumie najfajniej iść. I myślę, że poekspimy dzisiaj trochę solidniej. Tak sobie myślę, taki mam plan. Żeby pochodzić troszeczkę po tych lasach i jak dobrze pójdzie, to uda nam się zdobyć jedną lub dwie ciężkie skrzynie. Na pewno jedną. Na pewno jedną. No, ale mam nadzieję, że mnie to wszystko jakoś zmobilizuje. No i tak, tutaj były rozpruwacze, więc od razu bym się chciała nimi zająć, bo mi tutaj zalegają troszeczkę. Widzę, że się... Oj. A, bo wyjadłyście tego dzika, dobra. Siódemeczka. Co ja tam widzę? Rozpruwacz. Te to może bym na razie jednak zostawiła. Niech sobie jeszcze tutaj żyją. My idziemy troszeczkę teraz niżej, wzdłuż rzeki. Na razie troszeczkę szkoda, że nie mam odporności na truciznę, bo by nam się chyba przydała. Oj. Dużo was tu. Okej. Dobra. Teraz, żeby się nigdzie nie zabić, jakoś głupio. Okej, miałam powiedzieć, że słyszę, ale też widzę. Są dwie te paskudy. Przepraszam, ale czy ty masz jakiś problem? Dobra, atakujesz mnie, to dobrze. Chodź, chodź. Wiecie, z dala od tamtego, bo to jest jego kumpel. Ojeju. Dobra, tak też możemy się bić. Wiecie, ja nie chcę tam podchodzić za blisko. Super. Udało się. Z niego niestety tylko ząbki mamy. Ale jak widać, to nie jest jakiś duży kłopot. Znaczy się, to jest duże, ale nie jakieś bardzo kłopotliwe. Tak jakby ktoś mógł uważać. Ty mi w teorii nawet dasz tutaj możliwość przeszukania tego wszystkiego. To dobrze. Kurde, magiczna. Liczyłam na czystą sztabę. A myślałam, że ty już na mnie ryczysz. Jak widać, nie jestem najważniejszą osobą. Dobra, bo ty akurat masz problemy emocjonalne. Dobra, może na krótkie cię wezmę teraz. No, ten mnie zdążył dziabnąć troszeczkę więcej. Ale to i tak nie jest jakiś duży kłopot. Dobra, no i tutaj też już byliśmy. Tutaj była ciężka skrzynia, oczywiście. Ciężka skrzynia, trole pokonane. Czyli bez większych problemów.
Tam jest Topielec. Tam też moglibyśmy iść. Tylko czy ja chcę iść już tam? Tędy. Tu też będą trolle chyba na dole. To było w tym miejscu? Czy się pomyliłam? Chyba tak. To na razie tam nie chcemy iść. My idziemy w stronę tego berła cienia, gdzie byliśmy. No i tam bym chciała zgarnąć ciężką skrzynię, bo tam są jeszcze też trolle. Łącznie z czarnym trolem na czele. Tutaj już byliśmy. Co ciekawe, nie zebrałam jakiejś pojedynczej roślinki. Okej, tam pójdziemy kiedy indziej. To nam się wszystko kiedyś ze sobą ładnie połączy. Mamy bardzo miłą muzyczkę. To jest tam dalej, tam konkretniej. Chyba. Ale na razie nie potrzebujemy tam iść. O, tu są te dziady właśnie, piekielne. O, dobra, no możemy jednego spróbować dziabnąć. One zatruwają, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że był sam. Pęcherz z trucizną, no właśnie. Tego się trochę obawiałam, bo one w grupie mogą mi zrobić krzywdę. Dobra, tam na górę na razie nie wchodzimy. Idziemy tędy, tak jak szliśmy kiedyś już. Ja chyba wchodziłam jakoś tędy, czyli tak od boku. I to nie będzie głupie, żeby iść też tędy. Fajnie, bo się powinno udać zrobić sporo. To mnie bardzo cieszy. Na pewno sporo punktów doświadczenia damy radę urobić. To nie było tędy. Tu się cofałam teraz. To było tutaj wyżej. Albo to było tam. Słyszę w sumie takie ciężkie tupania. Więc bardzo możliwe. Ale to wszystko, to wiecie, no. Dzisiaj taki odcinek będzie w pół zwiedzaniowy. No, ja się dzisiaj nastawiam na znalezienie druida. Co prawda ja wiem, gdzie on jest, więc to nie jest tak, że błądzę i go szukam w nieskończoność, tylko przyszliśmy tutaj przy okazji, żeby zdobyć ciężką skrzynię, żeby troszeczkę expa zdobyć, bo tutaj będą też potwory jeszcze. Na razie są zwykłe zębacze, ale to nie są jedyni tutaj przeciwnicy. Dlatego wolałabym zacząć od ciebie. O, tam już są, widzę je nawet. Oj, chyba mnie zagryzą. Tak jest. A jednak... Każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kupa, jak to mówią. Dobra, ja się zapisałam na szczęście. Także mogę sobie wziąć pojedynczo wyjątkowo. Żeby też tak nie przesadzać. Ojej, 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 nie, tam nie chcemy na razie iść. Mm.
Dobra, dobra, odbiegniemy. Dobra, na szczęście mi nie pospadały. Dobra. Mamy to pod kontrolą. Dobra, ty jesteś tutaj. Ty masz chyba kolegę tu wyżej gdzieś jeszcze, bo mi coś tu tupie. Czy nie? To jest ten sam czy drugi? Kuźwa, ich to na pewno było więcej. Nie mógł być jeden, bo to byłoby zbyt... No niemożliwe by to było po prostu. Ale dużo. Jezu, ale nie róbcie takich głupich rzeczy. Zapraszam. Widzę, że się kolejka ustawiła. No, tam już widać czarnego trolla było. Proszę bardzo, kolejny szczaw królewski. I co, wyszłoby, że tutaj jest tylko jeden? Na pewno nie. Niemożliwe. Chciałam powiedzieć, że mamy błąd, że nie mogę go atakować, jak jest przy skale, ale to ja aktualnie buguję grę, a nie gra się sama buguje. Oj, zapłaciłam sobie za to. Dobra. Czasami nie bagujcie gry, bo to się kończy tak właśnie. Dobra. Chodź tu. Ale też nie miałam fulla HP. Miałam powiedzieć, że tam coś widzę na dole, ale to tylko liście. I cios. No, słyszę jeszcze jednego, tylko nie widzę. Zdecydowanie. Przenieś chorobę. Ja chcę sen, moi drodzy, sen. Chociaż w sumie mi się też przypomniało, że możemy iść dzisiaj z grupowym uśpieniem, które jest tutaj, do jeszcze jednego miejsca. Przepraszam bardzo, czy ja cię wreszcie namierzę, gdzie ty jesteś? Kuźwa, no słyszę. Tu są te zębacze. Tu cię pokonałam. I gdzie ty masz swojego kumpla? Dziwna sprawa. Nie wiem, nie tu niżej gdzieś, cokolwiek. Tu biłam te zębacze. Tu jesteś. Jestem chyba jednak upośledzona umysłowo. A ja cię szukam tam dalej. A ty jak gdyby nigdy nic, po prostu jesteś tu. Dobra, może na krótkie jednak cię wezmę. Bezpieczniej. I tak jeszcze z cios, super. No i dobra. I teraz możemy iść już na trolle.
Tam są bodajże trzy, z czego jeden jest czarny, ciemny, żeby nie było, że obrażam jakąś inszość. Nie obrażam, taka jest nazwa w grze, to nie moja wina. Dobra, teraz najważniejsze jest to, o jest, cuda nasze, żeby przyszedł pojedynczo. No, słyszałam zębacze, to niedobrze, bo mogą mi przeszkadzać. Chodź, chodź. Najlepiej to wziąć z dala, nie? No, ten ma już te ruchy swoje troszeczkę lepsze. Nie powiem, że nie. O, nie zdążył. Ale nawet jak zdąży, to nic. 700 expa, ruch czarnego trolla, a nawet 2 i skóra. Super. Tu były jeszcze zębacze. Ja się rozprawię z... Ojej. Chciałam powiedzieć z całą grupą, ale może być problem. Dobra, najlepiej to się kręcić w kółko przy takiej grupie. Bo większość obrywa. O to mi chodziło. Nawet mnie nie zdążyło jakoś bardzo podziałać. O, tu jeszcze się jeden zaplątał. No i dobra, mamy to. To co? Idziemy dalej. Dzisiaj robimy kolejne ekspowisko. Jeszcze chyba 2 tutaj są. Albo i 3. Prędzej 2. Chodź, chodź, ciebie weźmiemy, o ten kamień oprzemy. Na luzie. Teraz to ja mogę nawet i pod faring iść. Już mi 3 trolle nie są straszne. Tylko te ciała są okropne, że się tak przesuwają. Dobra, na szczęście się nie wchrzaniłam. Został tylko jeden. Co to za góry są tam po drugiej stronie? To miejsce wygląda mi jakoś tak... znajomo. Co ciekawe, tam by się dało raczej wejść, wydaje mi się. Mamy ciężką skrzynię kolejną. A w niej katana. Podłowieckie. 80 po zaostrzeniu jest 90, czyli nadal jest gorsza od mojej broni. Ja mam takie pytanie egzystencjalne. Tutaj żadnego dragrotu nie znajdę. Chyba nie. Zardzewiały topór, bla, 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 bla. Chyba nic tu ciekawego nie ma. Nie muszę nawet tego całego przecież zbierać. Wiecie co? Zerkłabym tam, co tam jest. Po drugiej stronie. Tam by się przydała akrobatyka. Tam można w ogóle od innej strony przyjść i chyba wiem, od której. Dobra, to na razie olewamy. Nas interesuje ten las na dole. Dobra, zbiorę to, bo już mi to mignęło raz.
Wydaje mi się, że będą wargi tutaj na dole. Raczej się nie mylę. W teorii nic nie widzę. Takiego. Są. Dobra, to na razie przejdziemy tędy. Muzyczka się odpaliła kolejny raz. Czy to tutaj na dole są te trolle, o których myślałam też? Coś mnie atakuje. Tamenda. O, awans mamy. Metalowy kufer. To chyba nie jest jeszcze to miejsce. To jest tam niżej. Tam widzę szczaw królewski. Nie! Nie wchodź do ogniska. Znaczy się... Już w sumie wszedłeś, ale... Ognisko... Nie. Dobra. Tam się pokuszę, no. No pokuszę się o ten szczaw, no. Jak mam się nie pokusić? Holender. Zabieram cię. To jest tam na dole. Czyli właśnie tam, gdzie nie chciałam na razie iść. Dobra. Czyli już wszystko wiemy. Pozwólcie, że nie będę też tak zbierać tych wszystkich grzybów, bo to już jest chore. Ale tędy już możemy iść dalej. Tylko, że przed nami te wargi, one nie będą przyjemne. Tam już byliśmy w sumie. O, proszę bardzo, tu bym szczaw ominęła. Niewiarygodne. Ja mam tą mapkę ze szczawiami i z dragrotami, ale nie potrzebuję chwilowo jej używać. O, miałam powiedzieć pytanie, że... Sporo was tu jest. Wy jesteście silne, no właśnie. Ja tu umrę. Ojojoj, nie, nie, nie. Wiedziałam, że to nie da rady tak. Oto idziemy na taktykę pojedynczo. Wyciągamy, bierzemy i lecimy. Dzisiejszy odcinek może być dłuższy, bo bardzo mi zależy na tym, żeby kwestię tych druidów wziąć, ogarnąć na raz. Wiecie, w teorii możemy przejść sobie tędy i te wargi zostawić. Znaczy przejść. Ja mam lepszą taktykę. Tylko nie wiem, czy ona mi teraz wypali. Powinna. Moja taktyka całe życie to było przyjście od strony wody. Ej, no chodź, no. No nie róbcie sobie jaj, no przecież jestem na wyciągnięcie. Serio? No i tutaj, jak już słyszycie, nawet słychać ludzi przez chwilę było, bo chatka jest dosłownie tam. Teraz tylko te cieniostwory nam zostały do pokonania. Problem jest taki, że... Serio? Dobra. Zaryzykuję, najwyżej grę wczytam. Dobra, może na krótkie jednak pójdziemy. Tylko... Ojejej, dobra. Aj. Dobra, bo ty będziesz miał tutaj prościej zdecydowanie ode mnie.
Tu jest cieniostworów naprawdę nasrane, można by powiedzieć. Okej. O, miałam się pytać, gdzie zabiłam. Tutaj zabiłaś. No i takim oto sposobem ominęliśmy wargi. Tu był gdzieś kolejny cieniostwór. Dobra. Też możemy się go od razu pozbyć. Oh my godness! Co ja zrobiłam? Z tego już się nie wywinę. Tu już umrę. No nie, nie ma opcji. Ja już się nawet wczytam. Dobra, to wiem, że musimy to też taktycznie zrobić. Już mi się przypomniało wszystko. To powiem tak. Najpierw chodźmy pogadać może z Runakiem samym w sobie. Jak już tu jestem pod jego chatą. Tu nic nie ma. Dobra. Witam panów gońców. Widzę, że was tutaj dużo. Przy druidzie nie siedzi. Lasy Myrtany spowite są mrocznymi chmurami. Któż mnie szuka w tych ciężkich czasach? Interesuje mnie... Ach, to ty, podejmujący decyzję. Przybywasz w porze, w której potrzebujemy twojej pomocy. Czemu nazywasz mnie podejmującym decyzję? Od zarania dziejów toczy się wojna bogów. Władzy nad światem pragnie zarówno Inos, jak i Beliar. Mhm. Opowiedz mi więcej o wojnie bogów. Adanos pragnął, aby wszyscy mieszkańcy świata samodzielnie decydowali o swoim losie. Jednak wszyscy, czy to orkowie, czy ludzie, podlegają boskim wpływom. Ludy tej krainy walczą ze sobą w imię swoich bóstw. Walka będzie trwała tak długo, aż jedna ze stron zostanie pokonana. Ale co to ma wspólnego ze mną? Wybrano cię jako tego, który zdecyduje o wyniku wojny bogów. Sam Adanos oswobodził cię spod wpływów innych bogów. Tylko ty masz wolny wybór. Możesz zadecydować, po której stronie konfliktu się opowiesz. Kim jesteś? Nazywam się Runak. Jestem druidem, najstarszym. Według niektórych także najsilniejszym. Potrzebujesz mojej pomocy? My, druidzi, cierpimy męki ze strony potworów, które podbiły ten świat. Żaden człowiek nie obroni nas przed orkami. Nie zrobią tego nawet gońcy leśni. Możesz dokonać tego tylko ty, podejmujący decyzję. Czego orkowie chcą od druidów? Naszych kamieni. Każdy druid nosi przy sobie inny kamień. Dał nam je sam Adanos, przekazując w ten sposób swoją moc. Mój kamień druidów zawiera moc cieniostwora. No wiesz co, nie domyśliłabym się. Co mogę zrobić? Z Geldern przybyli tu orkowie, którzy okopali się dalej w lasach. Przybyli, aby mnie zabić i ukraść mą moc. Musisz ich powstrzymać. Inaczej nie mam szans. Ganok, dowódca południowej grupy poszukiwawczej, nie żyje. Dobra nowina. Niech cię Adanos chroni. Weź mój kamień druidów. On wskaże ci ścieżkę prowadzącą do Adanosa, podejmujący decyzję. Ty tak po prostu już mi to dałeś, ale jeszcze druga grupa została. A ty co robisz? Najpierw mała przerwa. Fajną masz przerwę. Dobra, w sumie tędy wejdziemy i będzie bezpieczniej, bo ominiemy te cieniostwory, przynajmniej tamte, po tamtej stronie.
Ale właśnie nie na długo, bo tu jest tego więcej. Cieniostwór, cieniostwór, kwiopijca. No dużo tego dziadostwa. Okej, ta się na mnie już patrzy. Tu są w ogóle nieumarli w tej jaskini. Ajajaj. Dobra, dobra, szybko. No, tu będzie jazda niezła. Trochę się cykam, żeby tu wchodzić, ale przydałoby się tą jaskinię mieć już z głowy. Kurde, no. Nie lubię bardzo tej jaskini. Strasznie jej nie lubię. Ja się tylko zastanawiam, czy tu były mumie. Chyba nie. Powiedzcie mi, że tu nie było mumii. A idź. Nie ślizgaj się, głąbie. Tak się umiera, wiecie? Nie wiem, czy kiedyś widzieliście umieranko w gotiku. Ja widziałam i to aż za często. Dobra, jeszcze raz siódema. Co ciekawe, tamte mnie odpuściły. Dzień dobry. Łucznika by się przydało załatwić. Dobra, wycofujemy się. Pi, szybko. Zapis, lecimy dalej. Najgorsze to te zombiaki. O, tam są gargulce na górze. Ja zdążyłam już zapomnieć. Najgorsze jest to, że tam są chyba aż trzy. Niedobrze. No to już pamiętam, o co mi chodziło z tą jaskinią. Tam się gargulce triggerują na mnie. Tam były dwa czy trzy. Tam jest szczaw królewski. No nie, to nie jest szczaw. To jest podróba szczawiu. Był jeden czy więcej? Mamy pierścień. Nie, no nie byłby tutaj jeden, to by było za proste. A jednak. Był tutaj tylko jeden. Tu chyba nic więcej za bardzo nie ma w tej jaskini już. Tak, był tutaj tylko jeden.
A jak było więcej, to się zbagował. I tyle było tego. Już teraz wiem, że skoro mamy tutaj czyste plecki, to możemy sobie te cieniostwory tutaj striggerować. Zapraszam. Przecież widzę cię, że tu jesteś. No chodź, 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 chodź. Nie bój się. A idź, dobra. Już nie będzie problemów chyba. Czy tutaj było was więcej? Tak, jest was więcej. Dobra, to chodź najpierw ty. Tam jest jeszcze jeden. Chodź. No i z tobą zrobimy to samo, co z twoim kumplem. Czwóreczkę i kolejny naruszcik. Nie wiem, czy to już będzie ostatni, czy przedostatni. Nie pokazuje mi w teorii nic już więcej. Jest łowca druidów. Wygląda na to, że jesteś tutaj sam. No to niech będzie. I dobra. Metalowy kufelek i lecimy. Parę jakichś drobnostek. Sprawdźmy, tak żebyśmy mieli czyste plecy. No, nie będziemy mieli jeszcze czystych pleców. Jeszcze was tu trochę jest. Dobra, to zapraszam. Dobra, zrobimy tak. Chodź, chodź. Obrócimy się z nim. Okej, zbagowałeś się na tym korzeniu. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze pójdzie. Dobra, ty już chyba jesteś tutaj sam. Ej. Widzę, że w bardzo niefortunnym miejscu się zbagowaliśmy oboje. Tu już bezpiecznie, bezpiecznie. Żadnych roślin, żadnych roślin. Dobra. No to możemy się zająć teraz druidami na dole. No, trochę was tu jest, muszę przyznać. Wykonujesz rozkazy Groka? Czemu chcesz to wiedzieć? Grok wciąż czeka na twoją odpowiedź. Co on sobie wyobraża? Że szukanie druida to bułka z masłem? Zostanę tutaj i jeszcze raz przeszukam te tereny. W czym mogę pomóc? Jestem pewien, że jakiś druid ukrywa się w lasach w pobliżu jeziora. Podejrzewam jednak, że jest tam również grupa gońców leśnych. Naprawdę nic mnie tak nie ucieszy, jak śmierć tej druidzkiej świni. Dobra, fajnie. Tylko teraz tak, jakby was tutaj... Przydałoby się takiego... zwykłego chłopaczka zabić. O,
Właśnie tego bardzo nie lubię. No, dawaj. Dobra. Już teraz możemy działać. Ale nie w ten sposób, hello. Nie w ten sposób, dobra. Zapominam sobie, że jest to przewracanie. Przepraszam bardzo. Zatrzymaj się, Mora. Nigdzie się nie zatrzymam. Okej. Dobra, robimy tutaj F5 teraz, bo jesteśmy na dużo lepszej pozycji. No, teraz już nie. Dobra, jeszcze raz. Kontynuujemy. Może zapominam sobie, no. Wiecie, bo przy zwierzętach się to nie dzieje. Kurwa mać, no. Siódemkę zdążymy? Jesteś mój. Chyba zdążymy. No! Ci kusznicy mi popsują życie. No, co jest? Fuck my life. Zatrzymaj się, Mora. Dobra. Jesteś mój. Kurwa. Straszne to jest. Ała. Dobra, biegaj. Damy radę chyba zaraz już. Tam ten kusznik mi będzie przeszkadzał. Chyba ostatni już został. Tak jest. Ojej. To było intensywne. Teraz weź se poszukaj wszystkich ciał w lesie. Dobra, tu broń leżała. Tu był jakiś bełcik. To tam mało już. Kolejna broń. Tu jeszcze kogoś zabiłam. O, masakra. I to już są chyba wszyscy. Słyszę chyba wargi. Mhm, tak jest. Uff, dobra, to wracamy. Oddać zadanie i będziemy kończyć odcinek, bo to naprawdę było intensywne, musicie przyznać. Nie, w sumie tędy idziemy. Grupa poszukiwawcza orków to już historia. Wielceś się przysłużył druidom, podejmujący decyzję. Przyjmij to ode mnie w ramach podziękowań. No i dobra, super. Jak my teraz stoimy? Poznaj sekret. To musimy do Groka wrócić i to byłoby wszystko.
Wydaje mi się, że na razie kwestię tych wodospadów możemy zostawić sobie w spokoju. Wrócimy do Geldern. Mamy kamień cieniostwora. I wydaje mi się, że mogę się nauczyć odporności na truciznę. Jak najbardziej. To chodźmy to zrobić. Bo choroby mnie tak jakoś bardzo nie bolą. Gorzej jest z tą trucizną. Dlatego ogarniemy to. Pójdziemy do Groka. Pokaż mi, jak się chronić przed truciznami. Trucizna to paskudna sprawa. Szczególnie, kiedy płynie w twoim ciele. Musisz zrobić wszystko, by twój organizm jak najszybciej zwalczył truciznę. Pozostawaj w ruchu i poć się dużo. To powinno spowolnić działanie trucizny. No i dobra, super, o to mi chodziło. To była jedna z ważniejszych rzeczy, która też mnie interesowała. No to tak. Zobaczmy, co będzie, jeżeli ja teraz do Groka pójdę. Ile expa i czy to się w ogóle opłaca? Wydaje mi się, że raczej tak. Możemy mu też chyba powiedzieć o tej grupie co nieco. Aha, bo ty chcesz to ode mnie, tak? Bolok powiedział, że wciąż poszukuje druidów. Dobrze. Powinien był wysłać nam raport już dawno temu. Co się stanie, jeżeli ja to oddam? Proszę, przyniosłem ci kamień druida Runaka. Właśnie tego szukałem. Plus 2 do orku. Ten kamień zawiera tajemnicę mocy druidów. Teraz będziemy się mogli skuteczniej bronić przed tymi dzikusami. Dobra robota, Mora. Oto twoja nagroda. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Jak pokaż mu, co potrafi. Rozerwę cię na strzępy. Orkowe wykopalistka. Dobra, nie ma tego z niego. To nie oddajemy mu tego kamienia. Chciałam to sprawdzić, czy jeżeli mu to oddam, to czy mogę ten kamień mieć z powrotem. Wychodzi na to, że nie mogę. Więc zostaje wszystko na razie tak, jak jest. Ja w ogóle mam tą mapę tych orkowych wykopalisk i ja wam jej nie pokazałam. Tak, i tu mamy tą świątynię zaznaczoną w Trellis. Dobra, bo ten się weź już się, ogarnij. Tu mamy tą świątynię w Trellis zaznaczoną. Tutaj jest ta świątynia przy Bensali, gdzie właśnie Basir ukradł artefakt, ale jeszcze o tym nie wiemy tak oficjalnie. Tu jest Al-Shaddim i tutaj jest świątynia przy Morasul. No i tak to na razie wygląda, jeżeli o to chodzi. Jak możecie zauważyć, są tylko 4 świątynie, a artefaktów jest 5. I dobre pytanie, gdzie są inne? Znaczy się ten jeden ostatni. Ja oczywiście wiem, ale to jest rzecz na inną... inszość totalnie, na zdecydowanie późniejszy etap w grze. I co, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. Chociaż nie, wiecie co? Jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie i to jest chyba moment, kiedy musimy faktycznie grupowego uśpienia użyć. Zgarniemy sobie ciężką skrzynię przy Rolandzie w Okarze. Chyba, że oni się nie fuchają za tą ciężką skrzynię. Zaraz się dowiemy. Niektóre rzeczy mógłbyś nie. Jeżeli się nie fuchają, to dobrze. Jak się fuchają, no to musimy użyć uśpienia. Bo z tego, co pamiętam, no niestety, ale nie da się inaczej. Nie trafiłam nigdy na moment, kiedy Roland by spał na przykład. Znaczy on śpi, ale ci strażnicy nigdy nie śpią. Dlatego zrobimy F5 i zobaczymy, czy się Roland fochnie, jeżeli sobie wezmę ciężką skrzynię. Fochasz się? Hej! Łapy precz. Tak. Fochasz się i to tak na amen. Więc użyjemy tutaj grupowego uśpienia. To jest jedno z miejsc, gdzie się to faktycznie przyda, tak solidniej. Dobranoc. I zabieramy. O Boże! Mamy lepszą broń, moi drodzy. Mamy miecz paladyna. Tu, nawet ten poszedł spać. Jezu. Ale to ma zasięg.
Mamy, moi drodzy, miecz Paladyna. Idę go od razu zaostrzyć. I w takim razie, skoro zdobyliśmy miecz Paladyna, to może wypadałoby zdobyć tarczę Paladyna. Może to już jest ten moment, kiedy by wypadało. Miecz Paladyna 110 plus jest błogosławiony do tego. No, to jest lepsza broń. Nie spodziewałam się, że znajdziemy lepszą. Pokażę wam, jak wygląda. Tak się prezentuje. No, to jest niezłe cacuszko. Trzeba przyznać. Dobrze, moi drodzy. To w takim razie tym akcentem zakończymy ten odcinek dzisiejszy. Już tak na amen. No i co? Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku pójdziemy po tarczę Paladyna. I pójdziemy do Nemory. Bo tak powinno być chyba dobrze. Czyli też zrobimy niezłe ekspowisko tam w okolicy, bo tam jest tego sporo. I będzie fajnie. Trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć.